Cześć, jestem Natalia i znam język hiszpański, którym posługuje się 550 milionów osób na świecie. Cześć, jestem Kasia, jestem laureatką Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Cześć, jestem Przemek. Tak, mówiąc po hiszpańsku, możecie pracować nie tylko w Hiszpanii, ale również w 20 innych krajach, w których język hiszpański jest językiem urzędowym. Mam na imię Wiktoria i moja najlepsza przyjaciółka jest Hiszpanką. Cześć, nazywam się Kuba Jaszczołt, jestem uczniem sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. Cześć, jestem Ola, jestem absolwentką sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim, a teraz studiuję lingwistykę stosowaną i prawo. To właśnie oddziały dwujęzyczne dają uczniom. Umożliwiają im spotkanie dwóch światów, dwóch kultur z najdalszych krańców Europy i świata. I równocześnie są drzwiami do ważnego rynku pracy. I to właśnie jest istotą tego programu. Ale lepiej oddajmy głos tym, którzy byli bądź są jego uczestnikami. To jest jedyne możliwe, żeby tak szybko i dobrze nauczyć się hiszpańskiego w liceum. I daje niepowtarzalną możliwość studiowania w Hiszpanii. Choć nieraz nie było łatwo, nigdy nie żałowałam decyzji o pójściu do sekcji dwujęzycznej. Nauka języka na takim poziomie wymaga dużo ciężkiej pracy i determinacji, ale korzyści, które za tym idą, są jeszcze większe. Nauka hiszpańskiego daje mi dużo radości i satysfakcji. To niesamowite uczucie mieć świadomość, że potrafię posługiwać się językiem, które ponad 550 milionów ludzi z 21 różnych krajów na świecie uznaje za swój język ojczysty. W języcznej jest możliwość zdobycia hiszpańskiego titulu de bachiller. Warto podkreślić, że tytuł zdobyty w Polsce jest równoważny z tytułem zdobytym w Hiszpanii. Uzyskanie titulu de bachiller, czyli hiszpańskiej matury, daje wiele możliwości, bo dzięki temu możemy ubiegać się o miejsca na hiszpańskich uczelniach i jesteśmy traktowani na równi z uczniami z Hiszpanii. Nasza córka dostała stypendium z Uniwersytetu w Granadzie, dzięki któremu mamy opłacone studia, dostajemy pieniądze na zakwaterowanie, możemy jeść obiady na stołówkach i dostajemy bon do księgarni na podręczniki. Studia w Hiszpanii pozwalają mi połączyć moje dwie pasje, język hiszpański i rysowanie. Mam okazję uczyć się nowszych technologii, których jeszcze w Polsce niestety nie uczą na uniwersytetach. Dzięki temu myślę, że po tych studiach będę mogła z łatwością znaleźć pracę w firmie, która by mnie interesowała. Będzie większa możliwość znalezienia pracy jakby nie tylko tutaj w Hiszpanii, czy też w Polsce, ale też w innych krajach. Zachęcam do udziału w programie polsko-hiszpańskich sekcji dwujęzycznych, który moim zdaniem jest bardzo dużą szansą na przyszłość.